Cześć, nazywam się Anna Ledwoń-Blacha i na co dzień zajmuję się m.in. tworzeniem strategii marketingowych, strategii marki, strategii komunikacji marki. I temat strategiczny jest mi niezwykle bliski, naprawdę z różnych stron, dlatego też ostatnio powstała moja książka o brand purpose, czyli o wyższym celu marki, celu poza zyskiem. Ale to, co mnie cieszy, to to, że zmieniają się motywacje, dla których klienci przychodzą, żeby stworzyć ze mną, z moją agencją strategię. I motywacja największa, ta, która się nie zmienia i to jest oczywiste, to po prostu pieniądze. Bo rzeczywiście dobrze stworzona strategia marki, komunikacji marki, czy też obecności w mediach społecznościowych sprawia, że w dłuższej perspektywie jesteśmy w stanie szybciej się skalować, więcej zarabiać, albo wydawać po prostu mniej pieniędzy na działania marketingowe, przez co też będziemy w dłuższej perspektywie bardziej efektywni. Dodatkowo też coraz częściej spotykam się z takim argumentem jak niematerialna wycena spółki. Ale to nie wszystko. Pojawia się również poczucie sprawczości. Żyjemy w świecie VUCA, żyjemy w świecie bani, w świecie nieprzewidywalnym, w świecie, który nas stale zaskakuje, więc to takie poczucie sprawczości jest niezwykle ważne dla biznesu, ale też dla całego otoczenia biznesowego czy dla pracowników, którzy w naszej organizacji pracują. Jak to mawia AI, strategia też po prostu pozwala odnaleźć nam się, pozwala odnaleźć się organizacji w tym niezwykle szybko zmieniającym się dynamicznym świecie. Ale pojawiają się jeszcze inne argumenty. Ten, który mi się podoba, to na przykład w końcu mamy na to czas. I to jest cytat jednego z moich klientów. I skądże ten czas się bierze? Ano tutaj z pomocą rzeczywiście przychodzą nam narzędzia oparte na AI-u, na sztucznej inteligencji, bardzo często generatywnej sztucznej inteligencji, bo okazuje się, że kiedy te narzędzia usprawniają nasze codzienne jobs to be done, komunikację mailową, obsługę klienta, tworzenie treści, tworzenie planów do mediów społecznościowych, to cóż, nie pracujemy mniej, tylko po prostu chcemy ten zaoszczędzony czas wykorzystać inaczej. Natomiast pojawia się jeden problem, bo kiedy nagle mamy czas na to, żeby myśleć o naszych działaniach marketingowych w dłuższej perspektywie, to firmy bardzo często nie wiedzą, co tworzyć i publikować, bo tego strategicznego, długofalowego, holistycznego podejścia wcześniej nie było. I nagle, kiedy nie ma tej komunikacji ad hoc, komunikacji sprzedażowej, aktywacji sprzedażowych, no to pojawia się taka zagwozdka. Co my powinniśmy tworzyć, co powinniśmy mówić do naszych klientów, co nas wyróżnia, jakie jest nasze reason to talk, co publikować w naszych kanałach marketingowych. Podoba mi się też cytat i tutaj również cytat z maila jednego z moich klientów. Próbowaliśmy w GPT, ale nie wyszło. Więc jak widać, sztuczna inteligencja nas odciąża, ale nie jest w stanie stworzyć dla nas całej strategii. I fakt, generatywna sztuczna inteligencja bardzo, ale to bardzo jest pomocna na kolejnych etapach tworzenia strategii, ale bardziej jako takie narzędzie do podsumowywania pewnych rzeczy, do quasi-researchu, do wyciągania wniosków z pewnych materiałów, do porządkowania materiałów, niekoniecznie do samego procesu strategicznego. Ale to, co mnie niezwykle cieszy, to to, że coraz częściej pojawia się również argument związany z brand purpose właśnie, z poszukiwaniem własnej misji i wizji, z takim poszukiwaniem istoty swojego istnienia i takiego swojego dlaczego, co wcześniej w ogóle się nie pojawiało w strategiach, które budowałam. Więc to mnie cieszy, w szczególności, że ten temat jest mi niezwykle bliski. Ale skąd to się bierze? Między innymi z różnego rodzaju megatrendów i trendów. Ten temat coraz częściej poruszany jest w przestrzeni publicznej, w takim mainstreamie marketingowym. No i faktycznie też potencjalnie niektóre firmy mają więcej czasu i mają przestrzeń, żeby się nad tym finalnie zastanowić. A przynosi to zdecydowanie korzyści, dlatego że nawet w takim raporcie jak Relentlessly Relevant Brands, stworzonym przez firmę Profit w 2023 roku, znajdziemy informację, że właśnie firmy, które stale utrzymują swoją aktualność i znaczenie dla konsumentów, niezależnie od zmieniających się warunków rynkowych czy trendów, są w stanie zarabiać więcej, skalować się szybciej, czy po prostu w tych trudnych dzisiejszych warunkach na rynku przetrwać. A jakie to są te relentlessly relevant brands, czyli te stale istotne marki? Takie, które są spójne z wartościami odbiorców,
ale nadal też spójne z wartościami, które wyznają, więc tutaj musimy znaleźć takie połączenie i pomost pomiędzy tymi dwiema rzeczami. To są firmy, które mają takie agile'owe podejście, adaptują się do zmian, natomiast są stałe w tym takim korze swojego działania, w DNA swojej marki. No i to też są firmy, które finalnie dzięki temu i nie tylko cały czas budują i utrzymują zaufanie swoich konsumentów. Więc to są marki, które nie są aktualne tylko i wyłącznie tu i teraz, nie zachowują się jak z drugiej strony chorągiewka na wietrze, ale mają zdolność i mają strategię do utrzymywania właśnie swojej relewantności w długiej perspektywie. No i w tym między innymi pomaga nam strategia, praca na misji, wizji i finalnie też wykorzystywanie pojęcia, a raczej takiej filozofii istnienia firmy, czyli brand purpose. Czyli tutaj właśnie kłania nam się wyższy cel marki poza zyskiem. No ale czym to brand purpose różni nam się na przykład od misji i wizji? A odpowiedź potencjalnie jest prosta. Misja i wizja koncentrują się na tym, co firma robi i co chce osiągnąć w dłuższej perspektywie. Natomiast brand purpose dotyczy bardziej takiego naszego głębszego dlaczego. Dlaczego nasza firma istnieje, jakie wartości prezentuje, albo w takiej perspektywie przyszłościowej, jaki wpływ my chcemy wywrzeć na świat. Więc na przykład misja to może być tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu ludzi, wizją może być liderem w dostarczaniu niedrogich, funkcjonalnych i dobrze zaprojektowanych produktów do domu, a brand purpose może brzmieć demokratyzowanie designu, udostępnianie stylowych i praktycznych rozwiązań wnętrzarskich, dostępnych dla każdego, niezależnie od zasobności. I tu już Wam prawdopodobnie do głowy przychodzi firma, o której mówię, czyli najzwyczajniej w świecie IKEA. Drugi przykład, misja, agregowanie informacji z całego świata i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi. Wizja, zapewnienie dostępu do informacji dla jak największej liczby osób na całym świecie i finalnie brand purpose, ułatwienie dostępu do informacji i technologii, innowacyjność w poszukiwaniu rozwiązań, które poprawiają życie ludzi i pomagają im pozostać połączonymi. No nic innego jak alfabet, czyli Google. Natomiast jak widzicie, to brand purpose nie zawsze musi być oparte na wartościach ekologicznych czy na wspieraniu społeczności wykluczonych. Ja na przykład jestem ogromnym fanem brand purpose marki Lego, inspirować i rozwijać budowniczych jutra, co przejawiają w każdym jakby aspekcie działania swojej organizacji, przez to jak zatrudniają, jacy są, jaką mają kulturę organizacyjną, jak prowadzą działania marketingowe, aż po to, jakie po prostu produkty tworzą. Natomiast kiedy pisałam książkę Brand Purpose, chciałam powiedzieć, że odbyłam, miałam okazję przeprowadzić dość sporo wywiadów z firmami, które w sposób świadomy albo nieświadomy działają na zasadach właśnie organizacji, która ten brand purpose ponownie w sposób świadomy albo nieuświadomiony ma wypracowany. Bo niejednokrotnie my mamy ten cel marki poza zyskiem, tylko firmy nie zawsze wiedzą, że właśnie to się tak nazywa i to jest to pojęcie. I miałam okazję też porozmawiać z Cocktail Barem ze Speakeasy z Krakowa, gdzie właściciel tego cocktail baru powiedział, że ich nadrzędnym celem, takim naprawdę prosto z serduszka, jest zrobić ludziom dobrze, że to jest ich nadrzędne zadanie. I rzeczywiście tak jak Lego chce inspirować budowniczych jutra, tak po prostu naszym celem poza zyskiem może być dostarczanie ludziom rozrywki. I w dzisiejszym świecie przebodźcowania, zmartwień, czasów postpandemicznych, recesji gospodarczej, kryzysu gospodarczego, kryzysów geopolitycznych, ta rozrywka rzeczywiście też jest czymś, czego potrzebujemy na co dzień, powiedzmy sobie szczerze. Więc jeszcze raz wyjaśniając pojęcia, cel marki, czyli brand purpose, nadrzędny powód, dla którego nasza marka istnieje, cel poza zyskiem, nasz wkład dla świata. Wizja, długoterminowe cele, do których dążymy, misja, jak te cele chcemy osiągnąć, no i wartość marki i wartości w ogóle, to jest kolejne pojęcie, które tutaj warto dodać, czyli to, jak się marka zachowuje i jak postępuje w biznesie, taka esencja kultury Twojej firmy, Twojej organizacji. Dlaczego jeszcze warto zwrócić uwagę na pojęcie brand purpose? Bo brand purpose, misja i wizja to coś, co zdecydowanie ułatwia nam podejmowanie decyzji. Na przykład swego czasu, jakieś pół roku temu, robiłam strategię marketingową, strategię marki, komunikacji marki dla jednej z firm działających w kulturze. Organizatorzy koncertów, sztuk teatralnych i paru jeszcze innych wydarzeń kulturowych czy sportowych.
I ta firma zdecydowanie była za feminatywami, chciała wykorzystywać feminatywy, osobatywy i się posługiwać w tym komunikacji, ale finalnie w strategii taka rekomendacja się nie pojawiła. No i można powiedzieć, ale jak to? Przecież firma ma brand purpose i chce działać odpowiedzialnie. No właśnie, jej grupa docelowa to ludzie, którzy bardzo często nie rozumieją feminatywów, nie korzystają z nich i to ich po prostu irytuje i frustruje. A takim nadrzędnym celem tej marki rzeczywiście jest po prostu dostarczanie ludziom rozrywki, również w miejscach, do których ta rozrywka na co dzień, no w świecie takim offline'owym, eventowym nie dociera. Więc wykorzystywanie feminatywów byłoby zaprzeczeniem brand purpose tej marki, bo ci ludzie po prostu byliby zirytowani, wkurzeni, sfrustrowani i totalnie by takiej komunikacji nie rozumieli. Oczywiście da się to ze sobą połączyć, bo siłą rzeczy feminatywy nie były wykorzystywane w komunikacji zewnętrznej. Być może grupa docelowa do tego dojrzeje, zmieni się, nastąpi jakaś dywersyfikacja, wtedy będzie się można nad tym zastanowić, ale jak najbardziej feminatywy były wykorzystywane w komunikacji employee brandingowej, czy po prostu HR-owej. A jak brzmiała misja tej firmy? Dostarczanie niezapomnianych doświadczeń i rozrywki poprzez organizację wyjątkowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych i tworzenie przestrzeni, w której sztuka i kultura są dostępne dla szerszej publiczności. No więc rzeczywiście taka frustracja i wprowadzanie w niefajny nastrój grupy docelowej byłoby po prostu zaprzeczeniem tego. Z pomocą w kontekście jakby tworzenia, definiowania brand purpose i wykorzystywania tego w biznesie przychodzi nam też Simon Sinek ze swoim modelem złotego kręgu, The Golden Circle, gdzie najważniejsze pytanie, na jakie firma powinna sobie odpowiedzieć, to jest właśnie pytanie dlaczego, pytanie why. No i tutaj gorąco też oczywiście do książki Simona Sinka odsyłam. Dodatkowo to pytanie why to jest pytanie, na które firmy dość rzadko sobie odpowiadają. Raczej koncentrujemy się na pytaniu jak i co, w związku z tym odpowiedzenie sobie na pytanie dlaczego, na to pytanie why rzeczywiście może być też po prostu przewagą konkurencyjną. No i odpowiedzi na pytanie co robimy i jak to robimy bardzo często trafiają do naszego po prostu takiego układu racjonalnego podejmowania decyzji w mózgu, więc to są jakby informacje mniej zapamiętywalne na mniejszym poziomie emocjonalnym niż odpowiedź na pytanie dlaczego, która po prostu trafia do naszej emocjonalnej części mózgu i jakby sprawia, że jesteśmy w stanie tą firmę po prostu lepiej zapamiętać. A jak brand purpose stworzyć? No o tym jest między innymi cały rozdział w książce, natomiast dwie ważne rzeczy. Tutaj możemy mieć trzy podejścia. Po pierwsze podejście retrospektywne, ono już tutaj bardzo często padało, czyli dlaczego istniejemy. Ale możemy mieć też podejście perspektywistyczne, czyli jaki wpływ chcemy mieć na świat, czyli patrzenie w przyszłość, a nie w przeszłość. Oczywiście również te dwa podejścia można ze sobą połączyć. Mi też bardzo podoba się metodyka Sakichi Toyody, która polega na odpowiedzeniu sobie 5 razy na pytanie dlaczego. Dlaczego istniejemy? Bo sprzedajemy rowery. Dlaczego sprzedajemy rowery? Bo chcemy jakby ludzi naprowadzić na zdrowszy styl życia i mieć szerszy wpływ. Dlaczego? Żeby po prostu ludzie posiadali lepsze samopoczucie, byli zdrowsi i to jakby podkreśla naszą rolę w społeczeństwie. Dlaczego poziom 4? Bo dbamy o zrównoważoną przyszłość i świadome społeczeństwo. Dlaczego kolejny poziom 5? Ponieważ jako firma chcemy robić coś cennego dla szerszego grona odbiorców, przyczynić się do poprawy jakości życia i ochrony środowiska. No i te 5 pytań wydawałoby się, że jest prostych, ale odpowiedzi wcale proste nie są, powiedzmy sobie szczerze. Ja do swojego 5 dlaczego i jakby do dlaczego istnienia swojej własnej organizacji dochodziłam, powiedzmy sobie szczerze, dobry rok. Więc kiedyś mówiliśmy o firmach, które napędzane są danymi, data-driven brand. W tym momencie coraz częściej mówi się o purpose-driven brand, czyli firmy nie napędzane danymi, ale firmy napędzane właśnie tym wyższym celem. Znowuż ja bym raczej te dwa pojęcia połączyła. Ale coś, co też jest tutaj niezwykle ważne i czego wymaga od nas to podejście brand purpose, to jest spójność w działaniu. Jeżeli tej spójności w działaniu nie ma, to bardzo często to może doprowadzić do pinkwashingu, greenwashingu i do masy innych negatywnych efektów, które no, być może w działaniach niejednej firmy widzieliście. Pamiętajmy też, że brand purpose
niczym customer experience jest pojęciem bardzo często kojarzonym z marketingiem, ale to tak do końca nie wygląda. Brand purpose to nie jest marketing, to jest filozofia istnienia całej firmy, od marketingu przez obsługę klienta, po sprzedaż, po to jak działamy na zewnątrz organizacji, wewnątrz organizacji, jak komunikujemy się z pracownikami, jaka jest nasza kultura organizacyjna, jak komunikujemy się z partnerami zewnętrznymi. No i na koniec chciałabym podkreślić, że brand purpose nie jest dla wszystkich, najzwyczajniej w świecie. Być może po prostu to nie jest ten moment, kiedy my jesteśmy w stanie to określić, tak, żeby czuć się z tym dobrze i stwierdzić, że tak, to jest to, więc nie róbmy tego na siłę. Naprawdę robienie tego na siłę nie ma najmniejszego sensu. Usłyszałam też kiedyś piękne zdanie, że brand purpose bardzo często jest dla uprzywilejowanych, bo ciężko myśleć o wyższym celu marki czy celu poza zyskiem, jeżeli nasza firma ledwo utrzymuje się na powierzchni albo jest w jakimś poważnym kryzysie gospodarczym, etc. Więc to są sytuacje, które rzeczywiście sprawiają, że my raczej patrzymy na to, jak zarabiać i utrzymać swoją firmę tu i teraz. Z drugiej strony, no, siłą rzeczy, istotą każdego biznesu jest zarabianie. I każde działanie, które podejmuje firma i które daje nam jakąś ekspozycję i jakby sprawia, że jesteśmy w stanie jakby działać efektywnie i podejmować lepsze decyzje, finalnie może nas doprowadzić do tego zarabiania. Więc tu jest też trochę taki paradoks i dychotomia, że ten cel poza zyskiem realnie do zysku też nas może doprowadzić, ale nie w tym celu go budujemy, bo jeżeli brand purpose jest budowany tylko po to, żeby mieć jakby informacje prasowe, wykorzystać to PR-owo i tak dalej, no to też jakby zaprzecza samej idei brand purpose, może warto po prostu jeszcze raz nad tym się zastanowić. I jeżeli Was interesuje, jak to wygląda w innych firmach, w organizacjach, etc., to odsyłam do swojej książki, ale jeżeli nie chcecie jakby jej nabyć i jeżeli to jest too much, to chociażby polecam zapoznać się z raportami Deloitte, których w kontekście brand purpose jest całkiem sporo. Natomiast jeżeli ja Was jeszcze nie przekonałam, jeżeli to nie jest ten moment, jeżeli nie chcecie, jeżeli tego nie czujecie, to ja powtarzam, że coś, co jest obligatoryjne dla każdej organizacji, to jest etyka działania. To jest działanie zgodnie z aspektami prawnymi, to jest działanie zgodnie z kodeksem etyki reklamy, bo nawet jeżeli nie chcemy realizować tego celu poza zyskiem, to jakby naszym moralnym, ale też prawnym obowiązkiem jest po prostu działać etycznie i działać zgodnie z prawem. Więc gdybym miała podsumować to, co Wam tutaj powiedziałam, warto wyjść w ogóle od zdefiniowania naszego głębszego dlaczego swojej marki. Jeżeli nam się to nie udaje, poczekajmy. Być może to właśnie nie jest ten moment. Kiedy zdefiniujemy, pamiętajmy, żeby być spójnym w działaniu. I rzeczywiście wszystko, co robi nasza firma na tym takim metapoziomie, powinno być połączone z tym naszym brand purpose. Jeżeli tworzymy brand purpose, określamy misję i wizję i nasze wartości, to powinno być połączone z wartościami naszych odbiorców. Natomiast nie za wszelką cenę. Jakby no, nie możemy się dopasowywać i jakby być jak chorągiewka na wietrze, w zależności od tego, jak zmienia się nasza grupa docelowa. I w brand purpose nie chodzi też o to, żeby jakby tylko i wyłącznie o tym mówić. To nie jest storytelling, tutaj bardziej chodzi o story doing, czyli swoimi czynami i tym, jacy jesteśmy i co robimy, pokazywanie, że rzeczywiście tą misję, wizję mamy, realizujemy i że ten brand purpose gdzieś w naszej organizacji istnieje i jest ważny. I w tym wszystkim powinniśmy być autentyczni i transparentni, jeżeli nam się noga powinie, jeżeli zrobiliśmy coś, co zaprzecza tej idei, powiedzmy o tym jakby tak najzwyczajniej w świecie szczerze. Marki z ludzką twarzą w tym momencie też zdecydowanie są markami dobrze widzianymi, dobrze postrzeganymi i pożądanymi. Wystrzegajcie się też poezji korporacyjnej, czyli właśnie nie twórzcie brand purpose, tylko jako takiego dodatku na stronę internetową do sekcji o nas, jak to bardzo często z misją i wizją bywało. No i pamiętajcie, że to nie jest dla każdego. Ja tutaj nie chcę mówić, że to jest obligatoryjne. W idealnym świecie tak, jak najbardziej. Wszystkie firmy powinny to posiadać, ale nie żyjemy w idealnym świecie, nie żyjemy w świecie czarno-białym, raczej w świecie, który ma wszystkie po prostu odcienie i skalę szarości i być może to nie jest dla nas, ale dla każdej firmy i organizacji etyka już jest czymś obowiązkowym. I o tym wszystkim też jesteście w stanie przeczytać w mojej książce, więc jeżeli temat Was zainteresował i to Wam wystarcza,
to świetnie, że mogliśmy razem spędzić te 19 minut. Jeżeli nie wystarcza, to w sieci znajdziecie, nie chciałabym powiedzieć, że dużo, ale trochę jednak wartościowych materiałów w tym temacie znajdziecie. A jak mi zaufaliście w tym temacie, no to oczywiście zachęcam do tego, żeby zapoznać się z książką. Ja Wam dziękuję bardzo, Anna Ledwoń-Blacha, a jeżeli macie jakieś pytania, no to w komentarzach albo po prostu napiszcie do mnie w mediach społecznościowych. Wielkie dzięki.